Zapraszam do wysłuchania wykładu Niezłomna sanitariuszka. Życie i legenda Danuty Siedzikówny Inki. Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września 1928 roku we wsi Guszczewina koło Narewki na Podlasiu. Była drugą z trzech córek Wacława Siedzika i Eugenii Stymińskich. Wacław Siedzik pochodził z podlaskiej szlachty zaściankowej, studiował na Politechnice w Petersburgu. Tam zaangażował się w działalność antycarską, za co w roku 1913 został skazany na długoletnie zesłanie w głąb Rosji. Do wolnej Polski powrócił już w latach 20. Z kolei Eugenia Stymińskich pochodziła z rodziny właścicieli majątku ziemskiego. Jej rodzice byli dobrze wykształceni, byli majętni. Jej matka Helena, czyli babka Danuty, znała 7 języków obcych i była spowinowacona z Piotrem z Orzeszków, pierwszym mężem Elizy Orzeszkowej. Więc tradycja dworu polskiego i tradycja insurekcyjno-konspiracyjna odgrywała dużą rolę w rodzinie Danuty, co miało mieć wpływ również na jej dalsze losy. Na mapie widać umiejscowienie Narewki. W dzisiejszej Polsce jest to miejscowość przygraniczna, przy granicy z Białorusią, ale w II Rzeczypospolitej, czyli wtedy, kiedy urodziła się Danuta, była to miejscowość leżąca w głębi Polski, a nie na jej rubieżach. Po powrocie z zesłania Wacław Siedzik poznał Eugenię Tymińską i w roku 1926 wzięli ślub. Młode małżeństwo zamieszkało w miejscowości Guszczewina koło Narewki. W roku 1927 przyszła najstarsza z sióstr Siedzik Wiesława. Rok później, czyli w roku 1928 Danuta. Po narodzinach Danuty rodzice przenieśli się do leśniczówki Olchówka, gdzie Wacław został leśniczym. Tam w roku 1930 urodziła się najmłodsza z córek Irena. Siostry uczyły się w szkole powszechnej w Narewce, dokąd dojeżdżały konno. O edukację pozaszkolną dziewcząt dbały babcie Aniela od strony ojca oraz wspomniana wcześniej Helena od strony matki, dobrze wykształcona, przekazująca wiedzę siostrom. Atmosfera wielopokoleniowej rodziny sprzyjała pielęgnowaniu przekazywania tradycji niepodległościowych, patriotycznych. Dziewczynki miały raczej beztroskie dzieciństwo. No i ta atmosfera głęboko zapadła w serca dziewczynek i miało to odegrać wielką rolę w obliczu nadchodzącej wojny. Na planszy widzimy ostatnie znane wspólne zdjęcie rodziny Siedzików. Od lewej stoi Eugenia z Danutą, dalej siedzi Jadwiga, ciotka sióstr z matką ojca, czyli Anielą. Obok Wacław z dwiema najstarszą i najmłodszą z córkami. Leśniczówka Olchówka koło Narewki, niedziela sierpnia roku 1939, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej. Spokojnie życie Siedzików skończyło się wraz z wybuchem II wojny światowej. Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku po ataku Niemiec na Polskę, który miał miejsce 1 września, Armia Czerwona 17 września 1939 roku wkroczyła na kresy wschodnie II Rzeczypospolitej, zajmując m.in. rodzinne strony Danuty. Wraz z sowiecką okupacją rozpoczęły się represje NKWD wobec środowisk patriotycznych. Ich ofiarą padł również Wacław Siedzik, wwieziony na Sybir w ramach pierwszej wielkiej deportacji z 10 lutego 1940 roku. Wacław Siedzik po brutalnym śledztwie trafił do katorżniczej pracy w kopalni złota w rejonie Nowosybirska. Uwolnienie przyniósł mu dopiero wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku i układ podpisany przez premiera rządu RP na uchodźstwie Władysława Sikorskiego z rządem sowieckim, zwanym Układem Sikorski-Majski. Dzięki niemu ojciec Danuty, jak i dziesiątki tysięcy polskich obywateli mógł opuścić nieludzką ziemię wraz z armią generała Władysława Andersa.
Wycieńczenie na skutek niedożywienia i ponadludzkiej pracy podczas zesłania spowodowało jednak, że Wacław Siedzik umarł na szlaku ewakuacyjnym w Teheranie w czerwcu 1943 roku, a o jego losach rodzina dowiedziała się dopiero po zakończeniu wojny. Na zdjęciach pomnik Wacława Siedzika na cmentarzu polskim w Teheranie. Po aresztowaniu męża Eugenia Siedzik wraz z córkami została zmuszona do opuszczenia leśniczówki i zamieszkania w Narewce. Tam w czerwcu 1941 roku zastał je wybuch wojny niemiecko-sowieckiej. Wkrótce matka Danuty zaangażowała się w działalność Armii Krajowej, za co w listopadzie 1942 roku została aresztowana przez Niemców. Przeżyła brutalne śledztwo i przebywała w więzieniu. We wrześniu 1943 roku została rozstrzelana przez gestapo w nieznanym do dzisiaj miejscu w lesie pod Białymstokiem. Po jej śmierci Danutą zaopiekowała się babcia Aniela. Śmierć matki wpłynęła na decyzję starszych sióstr, by podobnie jak ona wstąpić w szeregi Armii Krajowej. W grudniu 1943 roku zaledwie 15-letnia Danuta i rok starsza Wiesława złożyły przysięgę na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Działały w strukturze konspiracyjnej leśniczego Stanisława Łącieja Konusa, który wcześniej był dowódcą ich matki. Latem 1944 roku przez Podlasie przeszły wojska sowieckie wypierające Niemców na zachód. Bardzo szybko okazało się, że wyzwoliciele niosą Polsce nowe zniewolenia, prześladując i likwidując członków podziemia niepodległościowego, w tym żołnierzy Armii Krajowej. W październiku 1944 roku 16-letnia wówczas Danuta rozpoczęła pracę jako kancelistka w nadleśnictwie w Narewce. Dalej jednak działała w konspiracji skierowanej teraz przeciwko rodzimym komunistom i ich sowieckim patronom. Zimą na przełomie lat 1944 i 1945 Danuta uczestniczyła w kursie sanitariuszek prowadzonym przez siostrę prawosławnego proboszcza z Narewki. Jednocześnie dalej pracowała w nadleśnictwie, gdzie w maju 1945 roku wraz ze wszystkimi pracownikami została aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD pod zarzutem współpracy z podziemiem niepodległościowym. Wszystkich zatrzymanych transportowano w kierunku Białowieży. Na leśnej drodze pojawili się żołnierze oddziału Konusa. W wyniku zamieszania Danuta i jeden z aresztowanych uciekli do lasu. Po udanej ucieczce z rąk UB i NKWD Danuta trafiła do legendarnej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Została sanitariuszką w szwadronie porucznika Jana Mazura, pseudonim Piast, a następnie porucznika Mariana Plucińskiego Mścisław. Wtedy też przyjęła pseudonim Inka, prawdopodobnie na cześć swojej przyjaciółki ze szkolnych lat. Na Podlasiu przebywała do września 1945 roku, kiedy to Łupaszko wydał rozkaz rozformowania zgrupowania na okres zimowy. Tymczasem na konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie w lutym 1945 roku został przypieczętowany powojenny los Polski. Polska została oddana w ręce Sowietów i na miejscu zarówno oddziały, rodzime oddziały komunistów, jak i wspierające ich Sowietów prześladowały zwolenników legalnego rządu polskiego w Londynie, jak również członków Armii Krajowej i innych organizacji walczących całą wojnę z Niemcami, od tej pory stających się nielegalnymi organizacjami prześladowanymi zarówno przez komunistyczny rząd, jak i oddziały sowieckie operujące w Polsce. Nastał trudny czas dla ludzi takich jak Danuta Siedzikówna. Inka miała kilka okazji, by rozpocząć życie w cywilu. Między innymi po jesiennym rozformowaniu oddziałów przez Łupaszkę na Podlasiu w 1945 roku Inka rozpoczęła naukę w gimnazjum w Nierośnie, naukę, którą przerwała jej wojna. Pod przybranym nazwiskiem Danuta Ina Zalewska uczyła się w tym gimnazjum, jednak na trop młodej sanitariuszki wpadli funkcjonariusze Białostockiego Urzędu Bezpieczeństwa, którzy w tym celu na krótko nawet aresztowali jej siostrę Wiesławę. Aby nie narażać rodziny, Danuta opuściła Białostoczyznę i
pod kolejnym przybranym nazwiskiem, tym razem Obuchowicz, rozpoczęła pracę w nadleśnictwie w Miłomłyn koło Ostródy. Mimo tych prób podjęcia legalnego życia w cywilu, Danuta ciągle czuła, że czegoś jej brakuje. Wiedziała, że Polska nie jest państwem suwerennym, nie jest państwem takim, za wolność którego jej rodzice oddali życie. Wierna przysiędze Armii Krajowej dalej chciała walczyć o wolność, niezależność ojczyzny i kiedy tylko wczesną wiosną roku 1946 nadarzyła się okazja, wstąpiła do szeregów 5. Wileńskiej Armii Krajowej, tym razem odbudowywanej na terenie Pomorza. Danuta została przydzielona do szwadronu dowodzonego przez podporucznika Zdzisława Badochę Żelaznego, jednego z najbardziej dzielnych i odważnych żołnierzy majora Łupaszki. Przeprowadzane przez niego akcje dywersyjne paraliżowały działalność organów komunistycznego reżimu. Zwalczano zwłaszcza funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD, aktywistów Polskiej Partii Robotniczej oraz donosicieli. W ten sposób ochraniano miejscową ludność oraz manifestowano fakt istnienia prawdziwego wojska polskiego, niezależnego od sowieckiego okupanta. Danuta uczestniczyła w wielu akcjach, opatrując rannych zarówno ze swojego oddziału, ale również ze strony przeciwnika, podając bandaż czy opatrunek, ratując w wielu wypadkach życie. Zdarzało się jednak, że była łączniczką, wykonywała zadania wywiadowcze. W każdej z tych ról dzielnie znosiła trudy partyzanckiego życia. Po potyczce pod Tulicami z 10 czerwca 1946 roku, w której ranny został Żelazny, szwadron rozdzielił się. Dowódca leczył się w majątku Czernin koło Sztumu, a akcje bojowe prowadził jego zastępca Olgierd Christa, pseudonim Leszek. Zaniepokojony długą przerwą w kontaktach z dowódcą, 13 lipca 1946 roku wysłał on Inkę z misją wywiadowczą przez Malbork i Olsztyn do Gdańska. Danuta miała uzyskać informacje o Żelaznym, a także kupić środki medyczne oraz wymienić zniszczone mapy. Inka chętnie wyruszała w podróż. Chciała spotkać się z młodszą siostrą Ireną, która przebywała w domu dziecka w Sopocie. Po załatwieniu spraw w Malborku w Olsztynie wieczorem 19 lipca Inka pojawiła się w lokalu konspiracyjnym przy ulicy Wróblewskiego 7 w Gdańsku Wrzeszczu, w pobliżu głównej siedziby Politechniki Gdańskiej. Mieszkanie należało do sióstr Heleny i Jagody Mikołajewskich pochodzących z Wilna. Danuta kojarzyła dziewczyny, były niewiele starsze od niej i wcześniej działały w konspiracji. Wieczorem dziewczęta wspominały partyzanckie przygody i śpiewały pieśni patriotyczne. Położyły się nad ranem 20 lipca. I tutaj miała zakończyć się misja Inki. Do aresztowania na Wróblewskiego doszło na skutek zdrady innej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, Reginy Mordas-Żylińskiej, Reginy, którą Inka znała. W wyniku tej zdrady Inka została aresztowana nad ranem 20 lipca. Po przewiezieniu do aresztu śledczego na Kurkowej w Gdańsku została poddana brutalnemu śledztwu. Oprawcy nie zważali na jej młody wiek, bijąc ją, poniżając i torturując. Znane są opowieści, że do celi Inki wpuszczono wdowy po zabitych w potyczkach z oddziałami Żelaznego funkcjonariuszy UB i MO. Mimo stosowania przez oprawców przemocy fizycznej i psychicznej, Danuta Siedzikówna zachowała wierność złożonej przysiędze, nie wydała towarzyszy broni i nie ujawniła żadnych istotnych informacji. Do końca pozostała niezłomną. Po aresztowaniu Inki wymiar komunistycznej niesprawiedliwości działał bardzo szybko. 31 lipca, czyli już 11 dni od momentu aresztowania, był gotowy akt oskarżenia z żądaniem kary śmierci. Natomiast proces, w cudzysłowie oczywiście, odbył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku Wrzeszczu. Datę tego procesu, na 3 sierpnia 1946 roku, wyznaczył de facto naczelnik Wydziału Śledczego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku, Józef Bik, który w piśmie z 2 sierpnia, czyli dzień wcześniej,
kierowanym do wojskowego prokuratora rejonowego w Sopocie wnioskował o uzgodnienie z prezesem sądu terminu rozprawy na dzień następny, na 3 sierpnia, ponieważ na ten dzień zostali wezwani już świadkowie. Wskazywanie daty posiedzenia sądu przez oficera śledczego UB było dla ówczesnych sędziów czymś naturalnym, więc proces rozpoczął się w wyznaczonym przez niego terminie. Składowi sędziowskiemu przewodniczył major Adam Gajewski, oskarżycielem był Wacław Krzyżanowski, a na obrońcę z urzędu wyznaczono Jana Chmielowskiego. Najpierw odczytano akt oskarżenia, z którym Inka zapoznała się dopiero na sali sądowej. Zarzucano w nim udział w bandzie Łupaszki, nielegalne posiadanie broni, strzanie do milicjanta oraz podżeganie do zabicia funkcjonariusza UB. Za popełnienie tych zbrodni, oczywiście w cudzysłowie, ponieważ były one nieprawdziwe i sfingowane, prokurator żądał kary śmierci. Do zarzucanych jej czynów oczywiście Inka nie przyznała się, nie zaprzeczyła jednak, że należała do działu i że przez jakiś czas dysponowała bronią, na którą nie miała pozwolenia. Po dwugodzinnym posiedzeniu i półgodzinnej naradzie, która była tylko pozorem, prokuratura zgodziła się z zarzucanymi, czy zgodnie z wnioskiem prokuratora, sędzia zgodził się na skazanie na karę śmierci. W ten sposób w ciągu niespełna 3-godzinnej farsy sądowej zdecydowano o pozbawieniu życia niepełnoletniej dziewczyny, ponieważ Danuta Siedzikówna nie miała wtedy jeszcze skończonego 18 roku życia, co było niezgodne nawet z ówcześnie obowiązującymi komunistycznymi przepisami, by skazać na śmierć niepełnoletnią osobę. Jednocześnie Danuta Siedzikówna była jedyną kobietą skazaną na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. Po zakończeniu tej farsy sądowej obrońca Inki z urzędu, Jan Chmielowski, wystosował do nazywanego prezydentem Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. Odbyło się to wbrew Ince, która nie oczekiwała litości ani darowania win za czyny, których nie popełniła. Odpowiedź od obywatela prezydenta przyszła 19 sierpnia 1946 roku z odmową skorzystania z prawa łaski. Danuta Siedzikówna oczekiwała na wykonanie wyroku. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku wczesnym rankiem. Przed wyprowadzeniem na wykonanie wyroku Danuta Siedzikówna mogła skorzystać z ostatniej spowiedzi i rozmowy z księdzem. Był nim ksiądz Marian Prusak, który akurat wtedy przyszedł na zastępstwo, ale zapamiętał tą wizytę i tą rozmowę do końca życia. Danuta podczas spowiedzi przekazała mu gryps skierowany do sióstr mikołajewskich, a adresowany do babci Anieli. Zapisała tam w tym grypsie swój testament, przesłanie, które jest przetrwało do dzisiaj i dzisiaj inspiruje wielu młodych polskich patriotów. Brzmiało ono: jest mi przykro, że muszę umierać, powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Piękne, wieloznaczne słowa, jednak w obliczu sytuacji, w której znalazła się Inka, bardzo jednoznaczne, bardzo konkretne i określające postawę, niezłomną postawę Inki. Podczas wykonywania wyroku razem z Inką został stracony jeden z żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, Feliks Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, aresztowany w lipcu 1946 roku w Sopocie. Samo wykonanie wyroku wyglądało w ten sposób, że pluton egzekucyjny, który składał się z młodych żołnierzy, stanął naprzeciw Inki i Zagończyka i po haśle dowódcy plutonu, po zdrajcach narodu polskiego, ognia, padły strzały, ale wszystkie one zostały skierowane w stronę Feliksa Zagończyka. Po prostu żołnierze wykonujący wyrok nie mogli uwierzyć, że tak młoda dziewczyna mogła zasłużyć na karę śmierci. Nie mieściło im się to w głowie. W związku z tym dowódca plutonu podszedł do Danuty Siedzikówny, przyłożył pistolet do głowy
i zastrzelił naszą bohaterkę. Danuta Siedzikówna razem z Feliksem Selmanowiczem, nie umawiając się, zanim w momencie padania salwy, krzyknęli: niech żyje Polska. Z kolei przed już ostatecznym dobiciem Danuta Siedzikówna krzyknęła jeszcze: niech żyje Łupaszko. To był testament tych żołnierzy, którzy byli wierni, z jednej strony wierni ojczyźnie, Polsce do końca, z drugiej strony szanowali swojego dowódcę, majora Łupaszkę. W trakcie śledztwa Inka niejednokrotnie była bita i poniżana przez funkcjonariuszy Gdańskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Oprawcy nie przejmowali się tym, że mają do czynienia z niepełnoletnią osobą, w dodatku dziewczyną. Niektórzy z tych oprawców, o których będę chciał w tym momencie troszeczkę więcej powiedzieć, za swoją gorliwość i staranność w wykonywaniu obowiązków zostali awansowani. Niemal wszyscy w dostatku dożyli później starości, a właściwie żaden z nich nie odpowiedział nigdy za swoje czyny i nie poniósł kary. Na zdjęciu od lewej strony Józef Bik, to ten śledczy, który wyznaczył termin rozprawy na 3 sierpnia. On przygotowywał jakby całe śledztwo, doprowadzając do procesu. W środku Franciszek Sawicki, dowódca plutonu egzekucyjnego, ten, który ostatecznie zadał śmierć Ince po tym, gdy po pierwszej salwie wszystkie kule zostały skierowane na Zagończyka. To on właśnie jest bezpośrednim wykonawcą wyroku na Ince. Z prawej strony Jan Wołkow, naczelnik Wydziału 3 Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Gdańsku, który nadzorował całe śledztwo, a również był odpowiedzialny właśnie za zwalczanie 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na Pomorzu. Komunistycznym oprawcom nie wystarczyło fizyczne unicestwienie Inki. Chcieli jeszcze zabić pamięć o niej. Jej doczesne szczątki zakopali w bezimiennym dole, aby nigdy nie zostały odnalezione. Kłamliwa propaganda miała dopełnić dzieła zapomnienia, ewentualnie zohydzenia jej osoby. Inka na zawsze miała zostać wyklęta, podobnie jak jej koledzy z oddziałów. W książce Jana Babczenki, Rejmunda Bolduana, Jan Babczenko, pracownik, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa w Gdańsku, Rejmund Bolduan, dziennikarz Dziennika Bałtyckiego z lat 40. na Pomorzu, napisali propagandową książkę Front bez okopów, opowiadający właśnie o walkach Urzędu Bezpieczeństwa z, jak to określano w ówczesnej propagandzie, z bandami, czyli z oddziałami 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na Pomorzu. W jednym z rozdziałów opisano scenę, kiedy to właśnie kruczoczarna Inka ze szramą na policzku trzymała w ręku rewolwer i znęcała się nad rannym funkcjonariuszem milicji oraz Urzędu Bezpieczeństwa i z zimną krwią po prostu dobiła ich, strzelając do nich z tego pistoletu. Tak wyglądała czarna propaganda związana z tym, by zohydzić Inkę. Na szczęście to zohydzenie, te czasy kłamliwe dobiegły końca i mogło nastąpić przywracanie pamięci, prawdziwej pamięci o Ince. Zmiany, które nastąpiły w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce po roku 89 spowodowały powrót do spraw z okresu stalinowskiego. Koledzy żyjący jeszcze wówczas zaczęli upominać się o swoich współtowarzyszy broni z oddziałów. Wtedy jeszcze nie nazywano nawet ich żołnierzami wyklętymi czy też żołnierzami niezłomnymi. Ta historia dopiero się rodziła. W każdym razie w 1991 roku Sąd Wojewódzki w Gdańsku unieważnił wyrok z sierpnia 1946 wydany w sprawie Inki przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. W uzasadnieniu napisano, że Danuta Siedzikówna działała na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, no i ten wyrok został w związku z tym właśnie unieważniony. Jednocześnie wymiar sprawiedliwości nowej Polski, III Rzeczypospolitej, nie poradził sobie jednak z ukaraniem
oprawców, czy to Inki, czy w ogóle żołnierzy wyklętych. Przed sądem postawiono jedynie prokuratora z 1946 roku, który oskarżał Inkę, prokuratora Wacława Krzyżanowskiego. Został on jednak uniewinniony, bo nie potrafiono ustalić jego roli w procesie Inki. Pozostali oprawcy również uniknęli odpowiedzialności, a ten niesławny prokurator został po swojej śmierci na początku lat 2010, jeżeli można tak powiedzieć, pochowany na cmentarzu w Koszalinie z honorami wojskowymi. Unieważnienie wyroku i rehabilitacja Inki oczywiście była punktem zwrotnym i bardzo ważnym, jednak nie było ciągle wiadomo, gdzie są pochowane jej doczesne szczątki, aby można było wyprawić jej godny pogrzeb i później, żeby było miejsce, gdzie można by oddawać jej cześć. Przełom nastąpił we wrześniu 2014 roku, kiedy ekipa poszukiwawcza, na czele której stał profesor Krzysztof Szwagrzyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, odkopała na cmentarzu garnizonowym dosłownie kilka metrów od symbolicznego grobu postawionego przez kolegów Inki, współtowarzyszy broni, odnaleziono szczątki leżących obok siebie mężczyzny i kobiety. Wówczas jeszcze nie było wiadomo, czyje do końca są to szczątki, ale wszyscy mieli nadzieję i wszystko wskazywało na to, że są to właśnie szczątki Inki oraz Zagończyka, ponieważ zostali razem zamordowani, więc miano nadzieję, czy wszystko wskazywało na to, że również razem zostali pochowani. Faktycznie w 2015 roku okazało się, że szczątki kobiety znalezione to są szczątki Inki. Identyfikacja szczątków Zagończyka trwała troszkę dłużej, ale wtedy już właściwie było wszystko jasne. Po znalezieniu tych szczątek i potwierdzeniu, że to są właśnie szczątki Inki i Zagończyka, w tym miejscu wmurowano pamiątkowe tablice obecne na cmentarzu garnizonowym do dzisiaj. No a fakt znalezienia szczątków otworzył drogę do tego, by przygotować, zorganizować im godny pogrzeb. Powiedziałem, odnalezienie, identyfikacja szczątków Danuty Siedzikówny Inki umożliwiły rozpoczęcie przygotowań do jej godnego pochówku. Zdecydowano, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, a razem z legendarną sanitariuszką zostanie pochowany jej współtowarzysz w godzinie śmierci, Feliks Selmanowicz Zagończyk. Pogrzeb odbył się 28 sierpnia 2016 roku, dokładnie w 70. rocznicę wykonania wyroku na polskich bohaterach. Długo wyczekiwany pogrzeb miał bardzo uroczysty i podniosły charakter. Był wielkim wydarzeniem patriotycznym dla Gdańska, ale dla całego Pomorza i Polski. Dla samego Gdańska było to wydarzenie porównywalne ze sprowadzeniem zwłok majora Sucharskiego, dowódcy obrony Westerplatte, które miało miejsce na początku lat 70. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Wydarzenie stało się wielką manifestacją patriotyczną Polaków, a w ostatniej drodze towarzyszyło bohaterom około 30 tysięcy rodaków z całego kraju i zagranicy. Niezłomnych złożono na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku w dotychczasowych grobach symbolicznych, zlokalizowanych kilka metrów od miejsca znalezienia ich szczątków, o czym już mówiłem. Tym samym po długich 70 latach Inka i Zagończyk wrócili na należne im miejsce w narodowej pamięci. Natomiast cmentarz garnizonowy, przez lata miejsce zapomnienia i komunistycznej pogardy dla polskich bohaterów, stał się i ciągle staje się przestrzenią pamięci i dumy narodowej. Powiedzieć, że pogrzeb był kulminacją procesu, który rozpoczął się właściwie jeszcze przed znalezieniem szczątków Inki. W 2011 roku z inicjatywy świętej pamięci Janusza Kurtyki, byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a także świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli dzień poświęcony właśnie współtowarzyszom broni Inki, wszystkim tym, którzy nie pogodzili się z komunistycznym zniewoleniem Polski po zakończeniu II wojny światowej, którzy przez komunistów byli
wyklęci, a swoją postawą zasłużyli na określenie żołnierzy niezłomnych. Był to moment przełomowy w procesie przywracania pamięci o legendarnej sanitariuszce. Jej imię zaczęło się pojawiać w przestrzeni publicznej. Dotąd znana właściwie tylko na Pomorzu dziewczyna stała się postacią rozpoznawalną w całej Polsce i nawet poza Polską wśród Polonii. Zaczęły się pojawiać w przestrzeni publicznej jej pomniki, nadawano nazwy ulicom, parkom i skwerom. Ten proces trwa do dzisiaj. Inka jest na sztandarach młodych patriotów, noszona jest na koszulkach, wydawane są różne broszury, ulotki 1 marca, w Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przy jej pomnikach, a w Gdańsku oczywiście również przy jej grobie odbywają się uroczystości państwowe, okolicznościowe, aby oddać jej hołd. Można powiedzieć, że postać Inki na trwałe wpisała się w kulturę masową. Jej życie stało się inspiracją dla wielu artystów. Powstały spektakle, takie jak Inka 1946, Ja jedna zginę. Utwory muzyczne, choćby album Panny Wyklęte, czy twórczość rapera Tadka Polkowskiego. Powstał także film dokumentalny Inka, zachowałam się jak trzeba. Niezłomna sanitariuszka dzięki temu wróciła na należne jej miejsce w narodowej pamięci. Jej legenda żyje i myślę, że będzie żyła ciągle. To również oczywiście zależy od nas, ale warto znać życie Inki, warto poznać jej biografię, życiorys, wartości, które jej przyświecały. Mam nadzieję, że ten wykład przybliżył Państwu jej postać. Dzięki temu będzie ona towarzyszką Państwa, przynajmniej przy okazji patriotycznych wydarzeń, ale także stanie się być może wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia Polaków. Bardzo dziękuję za uwagę.